dostrawca. A więc nazywam się Kinga Hatala. Wcześniej 2 sezony reprezentowałam barwy murowanej gaśliny, a poprzednie 5 sezonów spędziłam w Krakowie, pierwsze w Wiśle, a następnie w AZS-ie Łek. Znaczy, powiedzmy, że jest troszeczkę bliżej do mojego rodzinnego miasta niż z murowanej gaśliny. Natomiast biorąc pod uwagę, tak prezes wcześniej wspominał, że pierwsza liga w tym roku jest bardzo niepewna, a Ostrowiec w ostatnich latach cieszył się dobrą opinią, jeśli chodzi o kwestie finansowe i kwestie organizacyjne klubu. Dlatego ta decyzja właśnie została podjęta na Ostrowiec. Tak, oczywiście. Tutaj właśnie parę sezonów grałam w pierwszej lidze. Hala jest świetna. Uważam, że jest to idealny obiekt na rozgrywanie meczów siatkarskich. Dlatego liczę na to właśnie, że być może kiedyś tutaj zawita ekstraklasa i uważam, że taka hala po prostu jest bardzo reprezentatywna i nadaje się właśnie do tego.